Ladies and gentlemen, Panie i panowie, nazywam się Liwio Oltanu i witam Państwa w naszym programie Ambasadorzy. Jest z nami dzisiaj Doug Bachelor. Kim jest Doug Bachelor? To wyjątkowy człowiek, którego spotkałem w ISA Writers. Jest także pilotem, wnikliwym teologiem, twórcą filmów dokumentalnych i prezenterem. Ojciec pięciorga dzieci, szczęśliwy mąż i prezes ogólnoświatowej organizacji Amazing Facts. Kim tak naprawdę jesteś, Doug? Czy chciałbyś podzielić się z nami historią swojego pochodzenia, dzieciństwa i tego, jak dotarłeś do punktu, w którym znajdujesz się teraz? Well, thank you, Dr. Liviu. Dziękuję, doktorze Liviu. Cieszę się, że mogę opowiadać o Bożej dobroci i o tym, co On uczynił w moim życiu. Urodziłem się w wyjątkowej rodzinie. Moja matka miała żydowskie korzenie, ale nie była zbyt religijna. Mój ojciec był odnoszącym sukcesy biznesmenem. Należały do niego dwie linie lotnicze. Był bardzo bogaty. Miał miliony dolarów, jacht, prywatny odrzutowiec, kilka samochodów. Moja mama była krytykiem filmowym w Los Angeles i aktorką. Dorastałem, nie mając właściwie żadnego życiowego celu, więc kiedy byłem nastolatkiem, w latach 60. i 70. XX wieku, często pakowałem się w kłopoty. Jak wielu młodych ludzi, przeszedłem przez narkotyki, próbowałem znaleźć sens życia. Wiele razy sprawiałem kłopoty i przenoszono mnie ze szkoły do szkoły. Zanim poszedłem do 9 klasy, chodziłem do 14 różnych szkół, katolickich, żydowskich, dwóch wojskowych. Byłem w tej samej szkole wojskowej w Nowym Jorku, co Donald Trump. Cały czas próbowałem znaleźć sens życia. Jako nastolatek często myślałem o samobójstwie, ponieważ wierzyłem, że kiedy umierasz, zamieniasz się w proch, a życie po prostu nie ma sensu. Po co więc żyć? Ludzie są przecież nieszczęśliwi. Mój tata odnosił sukcesy, ale dużo pił. Moi rodzice rozwiedli się, kiedy byłem jeszcze mały. Moja mama pracowała w showbiznesie, a wiele osób z tamtych kręgów zażywa narkotyki. Ja zacząłem brać w domu razem z nią. Byłem zagubionym młodym człowiekiem. Skracając historię, kiedy miałem 13 lat, uciekłem z domu. Zanim skończyłem 15 lat, mieszkałem już sam w Bostonie. Miałem fałszywy dowód tożsamości, więc udało mi się znaleźć pracę jako ochroniarz, ale na boku po prostu kradłem. Tak więc kradłem w ciągu dnia i ochraniałem różne miejsca w nocy, piłem alkohol, brałem narkotyki, prowadziłem hulaszczy tryb życia. Kilka razy trafiłem do więzienia. Pewnego razu mój tata przyleciał do mnie do Bostonu i powiedział: musisz wrócić do szkoły. Miałem rodzonego brata, który był bardzo chory, miał mukowiscydozę. Ojciec chciał, żebym to ja przejął jego interesy, zdobył wykształcenie. Błagał mnie o to. Znalazł nawet szkołę. Znajdowała się na łodzi, która żeglowała dookoła świata. Uczyły się w niej dzieci polityków i milionerów. Musisz skończyć tę szkołę, zdobyć wykształcenie. Poszedłem tam, ale miałem jeszcze więcej problemów. Ostatecznie stamtąd również uciekłem. Żeglowaliśmy po Morzu Śródziemnym. Nauczyłem się jednak czegoś ciekawego. Kiedy byłem jeszcze na tej łodzi, rozpętał się potworny sztorm. Wszyscy myśleliśmy, że zginiemy. Była noc i ludzie zaczęli się modlić. Nie wierzyłem w Boga, ale też zacząłem się modlić. Mniej więcej w tym samym czasie zainteresowałem się religiami wschodu. Reinkarnacja, buddyzm. Zastanawiałem się, czy życie ma jakiś sens. Wydarzyło się wiele rzeczy, w wyniku których zacząłem myśleć, że musi być jakiś Bóg. Na przykład byłem złodziejem. Nie musiałem kraść.
bo mój ojciec był bardzo bogaty. Ale robiłem to, bo chciałem poczuć adrenalinę. Mój przyjaciel, który wiedział, że kradnę, powiedział, twoja karma cię dopadnie, Bóg widzi, co robisz. Odpowiedziałem, oj tam, ukradłem telewizor i nic się nie stało, a on na to, zobaczysz. Kilka dni później obudziłem się w swoim mieszkaniu, a mojego telewizora nie było, tak samo jak radia. Zauważyłem, że kiedy robię coś złego, to zło do mnie wraca. Zacząłem więc myśleć, że Bóg musi istnieć. Badałem różne religie. Do tej pory nie miało to dla mnie znaczenia. Miałem żydowskie pochodzenie, chodziłem do szkół katolickich. Nie skłaniałem się ku żadnej z nich. Zdarzyło się wiele rzeczy, ale ostatecznie podróżowałem autostopem po północnej Ameryce. Przejechałem od Florydy po Kalifornię, około 6 tysięcy kilometrów. Była zima i utknąłem w Oklahomie. Było mi zimno, byłem głodny i w desperacji zacząłem się modlić. Poprosiłem Boga o 4 rzeczy. Panie, przyślij kogoś, kto podwiezie mnie tam, gdzie chcę się dostać, daj mi jedzenie i pieniądze. Gdy tylko skończyłem się modlić, zatrzymał się przy mnie samochód. Szedłem tą drogą już kilka godzin, ale zatrzymał się dopiero po mojej modlitwie. Kierowca zabrał mnie ze sobą i zawiózł 250 kilometrów dalej do Kalifornii, gdzie zmierzałem. Nakarmił mnie, chociaż o to nie prosiłem. Dał mi $40, chociaż o to nie prosiłem. Nie prosiłem go także o to, żeby przez całą drogę z Oklahomy do Kalifornii prawił mi kazanie. Gdy tylko się pomodliłem, Bóg odpowiedział. Nie byłem jednak zainteresowany Biblią i chrześcijaństwem. Uważałem, że chrześcijanie to hipokryci. Patrzyłem na ludzi, chciałem znaleźć Boga w przyrodzie. Udałem się więc w rejon pustyny gór niedaleko Palm Springs i zamieszkałem w jaskini. Chociaż to teren pustynny, obok mojej jaskini był wodospad. Przez 1,5 roku żyłem jak pustelnik. Nie zużywałem żadnych ubrań. Próbowałem znaleźć Boga w przyrodzie. Raz albo 2 razy w tygodniu chodziłem do miasta, gdzie grałem na flecie i żebrałem o pieniądze. Cudem jest to, że w tej jaskini ktoś zostawił Biblię. Pomyślałem, że ją przeczytam, żebym mógł dyskutować z chrześcijanami. Uważałem, że wszyscy chrześcijanie to hipokryci i szaleńcy. W trakcie czytania Biblii w moim życiu działy się niesamowite rzeczy. To była radykalna przemiana. Mógłbym mówić dalej, ale może pozwolę ci zadać kolejne pytanie. Jestem pod wielkim wrażeniem twoich życiowych doświadczeń, tego jak Bóg prowadził cię. Jednak w tym czasie wojen, braku pokoju, wojny na Ukrainie, chorób, katastrof naturalnych, korupcji, przestępstw, bankructw, głodu. Co oznaczają dla ciebie pokój i szczęście? Wrócę do mojej historii, ponieważ to pomoże mi odpowiedzieć na to pytanie. Po tym, jak będąc w górach przeczytałem Biblię, byłem bardzo nieszczęśliwy. Próbowałem wszystkiego, narkotyków, alkoholu. Wiedziałem, że pieniądze nie przynoszą szczęścia. Mój ojciec miał dużo pieniędzy. Sława też nie przynosi szczęścia. Moja matka była aktorką i krytykiem filmowym. Znałem w Hollywood ludzi, którzy popełnili samobójstwo. Zastanawiałem się więc, skąd bierze się szczęście. W górach powiedziałem, Panie, próbowałem tych wszystkich religii, próbowałem wszystkiego. Jeśli naprawdę istniejesz, wybacz mi moje grzechy i daj mi cel, dla którego mam żyć. I Bóg dał mi pokój. Zrozumiałem, że toczy się walka pomiędzy dobrem i złem. Tak jak powiedziałeś, na świecie są wojny, choroby, ból. Zadawałem to samo pytanie. Jeśli Bóg jest dobry, kochający i wszechmocny, dlaczego tego nie powstrzyma? Dlaczego jest tyle cierpienia? Biblia wyjaśnia, że toczy się walka pomiędzy dobrem i złem, że Bóg pozwala sytuacji się rozwinąć. On to zakończy. Biblia mówi, że Bóg jest dobry, bardzo dobry, ale jest też druga siła, zło, a na tym świecie panuje wojna. Kiedy to zrozumiałem, Bóg dał mi całkowity spokój i teraz bardzo dobrze sypiam. Bóg dokonał tego w moim sercu.
Od tamtej chwili minęło dużo czasu. Obecnie jesteś prezesem Amazing Facts, bardzo znanej i ważnej ogólnoświatowej organizacji, która ma szczególny cel. Jakie znaczenie ma dla Ciebie to, czym obecnie się zajmujesz, czyli tworzenie programów telewizyjnych dotyczących proroctw biblijnych? Czy możesz wyjaśnić naszym widzom, że według Biblii żyjemy w szczególnych czasach? Co to oznacza? Dlaczego powinniśmy być przygotowani? Na kogo? Kto przychodzi? Niektórzy mówią, że wkrótce przyjdzie Jezus. Dlaczego musimy być gotowi na to wydarzenie? Jakie znaczenie ma dla Ciebie to, czym zajmujesz się dzisiaj? Dziękuję, to bardzo ważne pytanie. Myślę, że większość myślących ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że świat nie może trwać w takim kształcie, w jakim jest teraz. Biblia zapowiada czasy, w których żyjemy. W Księdze Daniela czytamy, że w czasach końca rozmnoży się poznanie. I chyba nikt nie może zaprzeczyć temu, że w ciągu 100 ostatnich lat wiedza wzrosła o wiele bardziej niż w ciągu całej historii człowieka. Jezus powiedział, że jeśli On nie przyjdzie, człowiek sam siebie zniszczy. A Biblia mówi, że On przyjdzie. Mówi również, że na świecie pojawi się międzynarodowa komunikacja. Jezus zapowiedział, że poselstwo Ewangelii rozprzestrzeni się po całym świecie. To właśnie dzieje się dzisiaj za pośrednictwem mediów, telewizji, druku, internetu. Po tym, jak Bóg dotknął mojego serca, wróciłem do szkoły, zdobyłem wykształcenie i poczułem powołanie do służby. Uważam, że najlepszym sposobem komunikacji jest wykorzystywanie różnych możliwości. Tak jak robimy to teraz, nagrywamy, a potem możemy wrzucić ten materiał do internetu lub telewizji. Według mnie to najlepszy sposób, aby głosić dobrą nowinę o tym, że Bóg zmienia ludzkie serca i nadaje sens ludzkiemu życiu. Czy możemy powiedzieć, że proroctwa mają znaczenie również dzisiaj dla zaświadczonych ludzi? Dlaczego obecnie Biblia jest tak ważna? Dla uczonych, dla ambasadorów? Ponieważ jesteś ambasadorem, ambasadorem Chrystusa i Boga na tym świecie. Dlaczego jednak my, ludzie, którzy posiadają właściwie wszystko i którzy dużo wiedzą, potrzebujemy Jezusa? Dlaczego musimy zrozumieć, w jakich czasach żyjemy? Dlaczego potrzebujemy Boga? Cóż, bez Boga nie możemy zaznać pokoju. Wszyscy wiemy, że tutaj jesteś, twoje serce bije, oddychasz, skoro mnie słyszysz. Ale jaki jest twój cel? Czy życie to po prostu biologiczny przypadek, a może inteligentny Bóg ma dla ciebie plan? To najważniejsze pytanie. Co tutaj robię? Skąd się tutaj wziąłem? I dokąd zmierzam? Biblia zawiera odpowiedzi na te pytania. Dlaczego tutaj jesteś? Skąd przyszedłeś? I wreszcie, jaka jest Boża wola dla ciebie, czyli dokąd zmierzasz? Ta mała księga pokazuje niektóre sposoby poznania Bożej woli. Oczywiście najlepiej wyrażają ją Jego przykazania. On nie chce, żebyśmy kłamali, kradli, zabijali. Jednak nawet jeśli podejmujesz dobre decyzje, skąd możesz wiedzieć, czego chce od ciebie Bóg? W Biblii mamy wiele elementów, które należy brać pod uwagę. Oczekiwanie Bożego prowadzenia, studiowanie Słowa Bożego, słuchanie głosu Ducha Świętego, korzystanie z chrześcijańskiego poradnictwa. Mamy wiele wskazówek pokazujących, jaki jest Boży plan dla nas. W proroctwach Bóg mówi nam, skąd pochodzimy, co tutaj robimy i dokąd zmierzamy. Wszystkie proroctwa biblijne się wypełniły. Wszystko, co przepowiedział Jezus, na przykład Jego słowa, nie minie jedno pokolenie, jak Jeruzalem i świątynia zostaną zniszczone. Wypełniły się dokładnie 40 lat później, a świątynia została zniszczona przez Rzymian. Wszystkie proroctwa Jezusa się wypełniły. Musimy więc wierzyć, że pozostałe też się wypełnią. Jezus powiedział, przyszedłem pierwszy raz i przyjdę znowu. Przyszedł 2000 lat po Abrahamie, a teraz mamy 2000 lat po Jezusie, więc Jego przyjście jest bliskie. Z własnego doświadczenia możesz powiedzieć, że słowa i pieniądze nie przynoszą szczęścia. Dlaczego?
Myślę, że wszyscy słyszeliśmy o wielu sławnych ludziach, którzy nie zaznali pokoju. Niektórzy z nich odebrali sobie życie. Pieniądze nie dają szczęścia. Wielu ludzi powiedziałoby, gdybym miał więcej pieniędzy, byłbym szczęśliwszy. Oczywiście pieniądze mogą zdziałać wiele dobrego, ale jest wiele ludzi, którzy mają ich bardzo dużo. W Biblii czytamy o Salomonie, który posiadał ogromne bogactwo. W Księdze Kaznodziei czytamy: marność nad marnościami. Próbowałem wszystkiego i życie bez Boga jest marnością. Nie ma w nim celu. Mój własny ojciec miał miliony dolarów, założył fundację, ale pił, żeby móc w nocy spać, ponieważ był tak nieszczęśliwy, miał tyle nieudanych związków, ożenił się 5 razy. Szczęście nie wynika z bogactwa. Doświadczyłem tego. Widziałem wielu biednych ludzi, którzy byli szczęśliwsi i mieli o wiele więcej pokoju niż bogaci. Żyjemy w czasach końca. Jak mówiłeś podczas seminarium kilka dni temu, i tymi samymi myślami podzieliłeś się tutaj w Polsce. Dlaczego na podstawie Biblii możemy powiedzieć, że tak jest? Nawet ci, którzy nie czytają Biblii, martwią się o dalsze losy świata. Najbogatsi ludzie świata, wielu myślących ludzi, jak Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, wszyscy oni mówią: my ludzie niszczymy planetę, martwią się zmianami klimatu, przeludnieniem, wojną nuklearną, zniszczeniem chemicznym, wymieraniem całych gatunków zwierząt. Mamy tak wiele międzynarodowych zmartwień, których świat nie miał jeszcze 100 lat temu. Biblia przepowiada nawet gniew narodów. Wygląda na to, że na świecie panuje ogromny niepokój. Jeśli Jezus nie przyjdzie, ludzkość sama siebie zniszczy. Dziękuję. Widziałem niektóre napisane przez ciebie książki, takie jak Caveman Theology, Jaskiniowa Teologia, Broken Chains, Rozerwane Kajdany, czy At Jesus' Feet, U stóp Jezusa. Może chciałbyś polecić naszym widzom jeszcze jakieś inne pozycje, ambasadorem? Ty sam jesteś ambasadorem Chrystusa. Co możesz polecić im w tych czasach niepewności, kiedy tak naprawdę nie wiemy, w jakim kierunku zmierza Ziemia? Co mógłbyś polecić ludziom, którzy nas słuchają? Doktorze Livio, przede wszystkim poleciłbym Biblię, ale jest taka książka, którą napisałem, Who Do You Think You Are? Za kogo się uważasz? Mówi ona o tym, jak wielkie znaczenie w naszym życiu ma wiara, jeśli chcemy odnieść sukces. Ludzie powinni mieć pewność i wiedzieć, kim są, opierając się na Bogu i Biblii. I jeśli będą mieli tę wiarę, pójdą za nią wszelkiego rodzaju błogosławieństwa. Nie można pominąć nauczania Jezusa, dlatego zachęcam do czytania Biblii, studiowania Ewangelii. To zmieniło moje życie. A jeśli chodzi o ambasadorów, polityków, uczonych, ci ludzie żyją w szczególnym środowisku. W jaki sposób mogą poznać Jezusa? Jak mogą lepiej zrozumieć prawdy, które nam przedstawiasz? Kilka lat temu byłem w Białym Domu i byłem zaskoczony. Przywołał mnie do siebie jeden z agentów Secret Service. Myślałem, że chodzi o niewłaściwe zachowanie mojego syna. Zapytałem, co się stało. Nic, odrzekł. Chciałem powiedzieć, że podobają mi się pańskie programy telewizyjne. Powiedziałem, cieszę się, że w Białym Domu jest ktoś, kto ogląda nasze programy. A on na to, takich osób jest więcej niż pan myśli. Byłem w Waszyngtonie, spotykałem się z senatorami. Kilka lat temu spotkałem się również z prezydentem podczas prywatnego spotkania dotyczącego kwestii religijnych. Ci ludzie poszukują. Są tacy sami jak ty i ja. Szukają odpowiedzi. Wielu z nich korzysta również z mediów, oglądają filmy w internecie. Wracając do czasów Jezusa, pamiętamy, że Jezus rozmawiał z przywódcami religijnymi, na przykład z Nikodemem, rozmawiał z przywódcami politycznymi, takimi jak Poncjusz Piłat. On chciał dotrzeć do każdego, troszczył się o każdą duszę.
Może ostatnie pytanie dotyczące wolności sumienia i wyznania. Czy uważasz, że dzisiaj wolność religijna na świecie jest naruszana i ograniczana? Są przecież ludzie, którzy cierpią z tego powodu. Co można zrobić, żeby zmierzyć się z tą sytuacją? Jak możemy przekonać więcej ludzi do tego, aby zaangażowali się w walkę o nasze podstawowe prawa? Zadałeś bardzo ważne, ale i trudne pytanie. Wolność religijna jest zagrożona. Panuje ciągła wojna pomiędzy wolnością sumienia i wyznania, a ludźmi, którzy ją naruszają. Widzimy, że ta walka toczy się na przestrzeni całej historii. Prawdopodobnie najlepszą odpowiedzią na to pytanie są słowa jednego z założycieli Stanów Zjednoczonych. Ameryka była nowym narodem, a oni nie wiedzieli, jak nim rządzić. Musieli to wszystko dopiero stworzyć. Uciekli przed prześladowaniami religijnymi, ale początkowo sami zaczęli ciemiężyć innych, ustanawiając prawa religijne. Jeden z ministrów, Roger Williams, udzielił najlepszej odpowiedzi na twoje pytanie. Powiedział, pierwsze cztery przykazania dekalogu dotyczą relacji człowieka z Bogiem i to jest osobista decyzja każdego człowieka. Pozostałe sześć przykazań dotyczy życia społecznego i państwowego. Rządy muszą pilnować, żeby obywatele nie kradli, chronić własność, dbać o uczciwość. Te wszystkie prawa, które musimy mieć, żeby żyć w bezpiecznym społeczeństwie. Roger Williams stwierdził, że te dwie sfery należy od siebie oddzielić. Każdy człowiek musi mieć absolutną wolność, by decydować, kim jest dla niego Bóg, kiedy i jak chce go wielbić, jakie jest jego imię. Ale państwo i społeczeństwo również musi mieć zasady, które należy szanować. Myślę, że to bardzo ważne. Wolność wypowiedzi i wolność myślenia muszą być chronione. Powinniśmy modlić się za przywódców, aby nie pozwolili ograniczyć lub całkowicie zabrać tych wolności. Może jeszcze jedno pytanie, naprawdę ostatnie. Czy według Biblii są na świecie narody, które pełnią szczególną rolę w proroctwach biblijnych? Co to oznacza dla nas dzisiaj? W jakim kierunku zmierzamy? Twoje ostatnie pytanie jest nawet ważniejsze niż poprzednie. Tak, proroctwa biblijne mówią o narodach, a szczególnie o narodach, które w jakiś sposób oddziałują na lud Boży. Drugi rozdział Księgi Daniela wskazuje na Babilon, Medo-Persję, Grecję, Rzym, a historia potwierdziła, że to proroctwo się wypełniło. Mamy także proroctwa z Apokalipsy mówiące o Imperium Rzymskim, o tym, jak wolność religijna rozprzestrzeni się po całym świecie, od Izraela, przez Europę, a nawet do Stanów Zjednoczonych. W końcu dochodzimy do tego, jak Stany Zjednoczone stają się supermocarstwem, które wysyła misjonarzy i chroni wolność, ale ostatecznie zaczynają ograniczać. Chociaż jestem wiernym obywatelem amerykańskim, wiem, że proroctwo mówi, iż nasze prawa i wolności są zagrożone. I widzę, że to dzieje się właśnie teraz. Wolność religijna, która uczyniła narody zjednoczone tak silnymi, jest zagrożona. Tak więc czasy, w których żyjemy, są bardzo interesujące. Dziękuję bardzo, ambasadorze Doug Bachelor. Mogę cię tak nazywać, bo przecież reprezentujesz Boga na tym świecie. Mieliśmy dzisiaj zaszczyt gościć w naszym programie doktora Douga Bachelora. Polecam wam jego książki. Polecam wam Biblię, jak sam powiedział. Mam nadzieję, że razem uświadomimy sobie, że poznawanie woli Bożej jest konieczne. Dziękuję.